Trenerze, tydzień do ligi, dwa sparingi za nami. Jak trener, sztab szkoleniowy ocenią tak na gorąco? Obydwa od razu, tak? Aha. No tak, no można jakieś wnioski już wysnuć. Ja bym jeszcze w sumie tak bardzo pod kątem wyniku tego nie oceniał, bo wydaje mi się, że w jednym meczu i w drugim meczu no, zaprezentowaliśmy się całkiem pozytywnie. W pierwszym meczu no, wynik 2-2, natomiast no, wydaje mi się, że byliśmy zespołem lepszym, więcej mieliśmy z gry, no, brakowało trochę skuteczności. Natomiast w drugim meczu no, zagrał zespół no, odmłodzony, było trochę też doświadczonych zawodników i zawodników po kontuzjach, ale przede wszystkim to był młodszy zespół. No i troszeczkę tu nie odźwignął jakby rangi, czyli tego meczu drugoligowego, czyli przeciwnika, no i niestety przegrał 2-0, ale też tam ja patrzyłem przede wszystkim indywidualnie na zawodników, kto się wyróżniał, kto może ewentualnie też kandydować do tego, żeby gdzieś zagrać w tym meczu ze Stomilem Olsztyn. I myślę, że po tych dwóch pełnych sparingach mamy teraz obraz, przekrój całej drużyny, no i mam nadzieję, że optymalnie ten zespół w tej chwili wyjdzie w optymalnym ustawieniu na 100 mil. Chyba cieszy sytuacja z obu sparingów taka, iż po stracie bramki zespół nie poddawał się. Nie było momentu nawet zawahania i w jednym i w drugim meczu gdzieś próbowali, dążyli do przodu. W pierwszym sparingu w dwóch sytuacjach w sumie z efektem dobrym, bo dwa razy goniliśmy wynik i dwa razy skutecznie. No tak, natomiast ja bym wolał nie gonić wyniku, tylko ewentualnie te bramki tracić przy wyniku 3-4-1, czy na 3-4-1. No i myślę, że to też jest cały czas nasza praca, żeby nad tym pracować, żebyśmy bardziej to my strzelali te bramki i gdzieś prowadzili, wtedy możemy te bramki ewentualnie tracić, a nie odwrotnie, nie gonić ten wynik. No natomiast no, trochę martwi też, no, że jednak w tych dwóch meczach straciliśmy 4 bramki, no to a pracowaliśmy sporo nad defensywą, nad stałymi fragmentami gry. I myślę, że trochę za łatwo, szczególnie w tym pierwszym meczu te bramki były stracone, bo ogólnie można ocenić, no tak jak mówię, pozytywnie te mecze, ale widać, że jeszcze jest sporo do zrobienia. Czyli też dobry materiał do analizy przed startem rozgrywek. Tak, tylko też no, można powiedzieć, te ostatnie sparingi rządzą się trochę swoimi prawami, bo to jest naturalna murawa, no, często gra się z zespołami troszeczkę gdzieś tam z niższych może lig i mniej, lepiej gdzieś tam dysponowanych. No i też zawodnicy tego głośno nie mówią, ale też czasami gdzieś tam się oszczędzają, bo wiadomo, za chwilę liga, za chwilę poważne wyzwanie, tak na dobrą sprawę, no to przede wszystkim liga nas zweryfikuje. Sezon tydzień startowy przed nami. Jakie plany macie na te najbliższe dni? No plany przygotowania pod mecz, tak? Pod mecz, analiza rywala, jakieś założenia taktyczne. No i oczywiście robimy wszystko, żeby jak najlepiej się do tego meczu przygotować, dobrać odpowiedni skład personalny, no i żeby ten mecz wygrać. W takim razie my życzymy zdrowia dla sztabu szkoleniowego, zawodników i 3 punktów w sobotę. No dziękuję ślicznie.